Nowa Huta w czterech smakach to jest cykl biegów, który organizujemy jako Fundacja 4 Alternatywy już trzeci rok z rzędu. To są biegi promujące Nową Hutę, najbardziej zieloną i największą dzielnicę Krakowa. Biegi 10-5-kilometrowe, teraz mamy zakończenie cyklu, bieg jesienny, który łączymy też z biegami dla dzieci i współorganizujemy to wydarzenie z Nową Hutą Przyszłości. Obchodzimy 70-lecie Nowej Huty i chcieliśmy zaprosić do takiego aktywnego świętowania tej rocznicy najmłodszych mieszkańców dzielnicy. W ogóle pomysł na to, żeby organizować zawody w Nowej Hucie zrodził się z tego powodu, że po prostu sami biegaliśmy bardzo dużo. Organizujemy zawody Ultra Trail Małopolska, które są zawodami górskimi. A że jesteśmy z Nowej Huty, więc postanowiliśmy robić również jakiś cykl biegów, który będzie pokazywał to takie bardziej mało znane oblicze Nowej Huty. Bardzo nas cieszy, że przyszło tak dużo dzieci, mimo tego, że pogoda nie sprzyja imprezom biegowym, ale to też pokazuje na pewne cechy nowohucian, takie jak wytrwałość i ambicja. No, te ambicje było widać po dzieciach, które na różnych dystansach okrążały Stadion Hutnika. My na co dzień zajmujemy się przyszłością Nowej Huty, natomiast mamy jednak taką wyjątkową okazję, żeby świętować też coś, co spowodowało, że ta dzielnica stała się częścią Krakowa. Ale oprócz tego spotkać się na warsztatach, porozmawiać o przyszłości Krakowa, zachęcić mieszkańców Nowej Huty do udziału w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, a na koniec wspólnie zjeść tort, bo tort zawsze kojarzy nam się z urodzinami.